Cześć, witam z gestem. No z takim gestem, bo nie mam rąk, ale mam listki, za to mogę listkiem pomachać. Tutaj pokażę Ci, jak można zrobić taki fajny efekt, gdzie możesz sobie włożyć swoją twarz do dowolnego owocu lub do dowolnego przedmiotu, zrobić kolor taki, żeby był podobny do tła i żeby to fajnie wyglądało. Zaczynamy, szkoda czasu, szkoda naszego darmowego czasu, więc do DaVinci wskakujemy, do Fusion wskakujemy i zaczynamy zabawę. Hej! Cześć, witam ponownie, dawno Was nie widziałem, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie i się rozwijacie, tak jak ja i wszyscy inni. Pamiętaj, bądź nieprzeciętny. I dzisiaj będziemy nieprzeciętni, bo zrobimy sobie cytrynkę, która będzie do nas mówiła. Mam przygotowaną cytrynę, ładnie obrana, świeżutka, pięknie obrana. Mam tutaj piękną cytrynkę, prosto z ryneczka Lidla. Ładna, umyta z tego co widzę. Ok, będzie zdezynfekowana spirytusem. Mam też nagranie. Akurat na zielonym tle, tło tutaj nie jest ważne. Dopasujemy tą twarz, czy w sumie tak naprawdę oczy i buzię, do tego cytruska. I jak to zrobimy? Otóż zrobimy to bardzo prosto. Najpierw na nasz timeline. W tym odcinku pokażę Ci, jaki można zamaskować swoją twarz do dowolnego owocu, na przykład cytrusowego lub... Na przykład cytrusowego. Zaczynamy. Najpierw musimy wziąć na nasz film z twarzą. Twarz powinna się jak najmniej ruszać. Jakby co, ja bym zapomniał później powiedzieć. A dlaczego, to zobaczycie akurat w tym wypadku. Tutaj oczywiście nie musi być ta cytryna na twarzy, ale jest. Następnie co robimy? Jeśli mamy już dopasowane razem, zaznaczamy oba klipy, naciskamy prawym klawiszem myszy a najlepiej prawym klawiszem myszy. Przy zaznaczonym obydwa klipy prawym klawiszem myszy twórz nowy Fusion klip. Zrobił nam się jeden klipek. I teraz tak, albo naciskamy sobie bezpośrednio tą ikonkę Fusion lub prawym klawiszem, gdzieś tu było, otwórz Fusion i mamy taki obraz. Ja sobie go tu przesunę na środek, żeby było fajnie widać. W jednym mamy cytrynę, dam sobie cytrynę na dół. A drugim mamy naszą twarz. Odrzucę sobie miejscami. Jeśli tutaj nacisnę te kropeczki, to się nam wyświetli w odpowiednim ekranie nasz film. I teraz co robimy? Musimy powycinać nasze oczy, znaczy to co nam pasuje, w naszym wypadku będą to oczy i buzia. Nosa nie będziemy wycinać, innych rzeczy też nie będziemy wycinać. Żeby wyciąć, użyjemy sobie standardowego poligonu. Raz, potrzeba nam trzy poligony, dlatego że jedno oko, drugie oko, buzia, razem trzy. Do góry. Tu sobie podniosę do góry. Jeśli sobie zaznaczę tak myszką, to mogę przesuwać zaznaczone elementy. Jeśli wszystko zaznaczę, mogę wszystko zaznaczyć. Tu sobie odznaczę, dlatego że jak mam zaznaczone, to nam znika i nic nie widzimy, więc nic nie zrobimy. Chociaż można to obyć. I tak, możemy sobie ponazywać F12, na przykład oko lewe, czyli oko L 12, oko prawe,
dobrze sobie nazywać, jak się ci robi bardziej skomplikowany buzia. Tu nie mamy skomplikowanego, ale uczmy się dobrych nawyków. Dobra, i teraz co? Klikam sobie w oko L. Wybieram sobie tutaj takie pióro. Jeśli przytrzymam Ctrl i pokręcę myszką, to się nam powiększy obraz. No, użyję siebie, bo akurat mam siebie pod ręką. I nie muszę sobie płacić. Wycinamy sobie to, co będzie nam się wyświetlało, tak jak widzieliście na początku w animacji. Oko prawe. Objeżdżam sobie. Oko prawe. Czyli klikam sobie myszką tam, gdzie chcę, część, którą chcę, żeby mi potem wymaskowało. I na końcu muszę połączyć z tym tutaj pyk. Tutaj można jeszcze wyregulować, jakby ktoś chciał. Na potrzeby tego tutorialu nie będziemy aż tak dokładni. Dokładność jest ważna w aptece. No i oczywiście w projektach. Tutaj chodzi o sam fakt. I teraz tutaj połączę. Nic się nie stało, ale muszę sobie zaznaczyć tu wyjściowe, żeby media 1 i 2 osobne. Teraz sobie tu klikam i wychodzi nam to, co widać. I nic nam nie widać. Czyli tu mamy źle podłączone. Możemy to odpiąć i poprzepinać, ale prościej jest kliknąć sobie prawym klawiszem myszy i swipe inputs, pach, i mamy naszego buziaka. Piękny, ale trochę mały, tak? Żeby go powiększyć, musimy użyć transform. Klikam sobie w media 1. Szukam, gdzie jest nasz transform. Mamy tutaj w tej pierwszej linii, mamy najpotrzebniejsze elementy i z nich będziemy korzystać. Jeśli kliknę tutaj, od razu nam wstawi, nie musimy wstawiać. I co robimy? Wchodzimy w inspektor i sobie powiększamy naszą buzię do wielkości, jaka nam pasuje. Jeszcze też sobie weźmiemy ją, ustawimy mniej więcej na środku, w dobrej wysokości. Tutaj, o, jakie krzywe. Oko prawe, jakieś to prawe oko, jakieś mało okrągłe. Czyli kliknąłem sobie tutaj w poligon oko prawe i mogę sobie tutaj modyfikować jeszcze, gdyby mi tam coś nie wyszło. Załóżmy, że tak jest dobrze, ale jeszcze muszę sobie troszkę powiększę. To jeszcze będziemy modyfikować. Jak będziesz sobie robił takie coś, to musisz sobie to zrobić dokładnie, żeby, jak to mówią, miało to ręce i nogi i troszkę do góry. Myślę, że w tym momencie to wystarczy, żeby było dobrze. Cześć. No nie, Cytrynko? Jestem. No nie, Cytrynko? On się patrzy i się śmieje. A tu się nic nie dzieje. Dobra. Teraz sobie to pomniejszę, bo co jeszcze tutaj? Wszystko jest ok, z tym, że nie jest ok, bo cytryna jest żółta, a moja buzia jest taka sobie, taka cielista. Żeby to zmienić, dodamy następny. Jak sam pewnie zauważyłeś, po prostu musimy dopasować kolor, czyli piszemy Shift. Specja, pojawia się nam okienko, piszemy kolor, a po angielsku oczywiście, czyli color. Color collector, można pewnie innymi zrobić, ale my wybierzemy color collector. Add i dodało nam automatycznie. I teraz próbujemy sobie tym suwaczkiem dopasować jak najbardziej podobnie
No jakoś tak, bo to jest rzecz niedokładnie. Tutaj możemy sobie jeszcze zrobić odcień. Dokładniej. Tu jeszcze możemy sobie dać saturation. No, załóżmy, że to jest ok. Jak to już mamy? Proszę Państwa. Możemy sobie jeszcze zmienić trochę tą cytynę, jeśli by nam nie pasowało do twarzy. Jeśli mamy twarz długą, no to ok. Jeśli mamy twarz bardziej okrągłą, to możemy sobie tutaj dodać jeszcze też nasz transform. Teraz się nam nie dopiął. Możemy przytrzymać Shift i go tu wkleić. O, też się nam wkleił. Albo odpiąć i popodpinać. Przypuśćmy, mogę sobie troszkę tą twarz splaszczyć. Taka będzie bardziej pucułowata. Dobra. Czyli mamy Color Collector i teraz spróbujemy to jakoś dopasować, czyli wchodzę na okno lewe tutaj. Mamy obramówkę, możemy sobie wyłączyć tą obramówkę i sobie bierzemy tutaj, dopasowujemy tak, żeby było jak najbardziej prawdziwe. Oko prawe też sobie wyłączę i sobie dopasuję. Możemy jeszcze tutaj sobie pozmieniać. Gdybyśmy mieli za duże to kółko, to już nie musimy bawić. No, myślę, że dobrze. I buziaka. Widzicie, jakie to proste? Jeśli to dacie wartość, jeśli ci się podoba, oczywiście lajka, suba i polub kanał. I oglądaj, będziemy dalej coś robić fajnego. Jeszcze nie wiem co, bo robię to troszkę chaotycznie, ale zrobię kiedyś jakiś bardziej po kolei dla takich bardziej dociekliwych. Na razie bawimy się, bo jest to fajny program, ma fajne efekty i wszystko w jednym. Muzykę, kolorowanie, co to jeszcze ma? No, cięcie oczywiście, można się bawić do woli. Aha. Czyli buziaka i buzię sobie dopasowujemy. I teraz tutaj fajna rzecz, można sobie nos jakby pokazać. Teraz prawie tego nosa nie widać, prawda? Nie ma prawie wcale. No, jakiś kulfon jest. Możemy tutaj delikatnie sobie podnieść do góry i wtedy nam ten nos złapie. No nie za dużo, nie za mało, lecz sam raz. To już musisz sobie dobrać do własnych predyspozycji i do własnych potrzeb. Wyłączę nohal. O, i trochę go wystaje. Tylko właśnie za dużo nie ma co, bo jak za dużo mam, to się całe to rusza. Więc myślę, że go troszkę goję, trochę go mniej uderzę. I tak jest lepiej. Co tu można zrobić? Czyli to sobie tu wyłączę. Wchodzę sobie na linię tutaj i mam naszą. I tak, jeśli wszystko w porządku, zobaczymy, jak to wyszło. Cześć, witam z gestem. Jacek jestem. W tym odcinku pokażę Ci, jaki można zamaskować swoją twarz do dowolnego owocu, na przykład cytrusowego lub innego. Jeśli Ci się spodoba taki fajny, wesoły temat, no... Co tu możemy zrobić? Do tego możemy dodać tło oczywiście, czyli możemy jakiś obrazek. W tym wypadku ja tu mam gotowy obraz, który był na początku. Jest to, proszę Państwa, przełom białki. Jacek jestem. W
tym odcinku pokażę Ci, jaki można zamaskować swoją twarz do dowolnego owocu, na przykład cytrusowego lub To oczywiście możemy zaanimować w taki sposób, że w pierwszej klatce damy sobie position obok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, klikam sobie prawym klawiszem strzałki i teraz wychodzę raz od głowy, cały puch i trochę do góry. Jak to mamy? Cześć, witam z gestem. Jacek jestem. W tym odcinku pokazałem Ci, jak można sobie dopasować twarz gadającą, taką straszną, w ogóle, która się nie może zamknąć, będzie gadała cały czas. Najczęściej wyłączyłem głos. Jeśli Ci się podobało, oczywiście daj lajka, zasubskrybuj, opowiedz znajomym i stwórz swoje niepowtarzalne pomysły. I to już wszystko na tym odcinku. Jak samo zauważyłeś, to jest bardzo proste. Bardzo łatwo jest dopasować swoją twarz do dowolnego elementu w kilku prostych krokach w zakładce Fusion. Jeśli Ci się podobało, daj lajka, uśmiechnij się z gestem, bo Jacek jestem, a Ty bądź nieprzeciętny i stwórz swoją fajną animację, lepszą od mojej na pewno i lepszą od tej na początku na pewno. Kiedy zrobię jeszcze coś, wymyślę, bo mam fajne pomysły. No to tyle. Jeśli ci się podobało, to daj suba, daj lajka, zasubskrybuj kanał i oglądaj moje odcinki, by nie przegapić. A teraz oddamy głos temu gościowi. No to oczywiście lajka, subskryba i tak dalej, abyśmy się fajnie bawili, abyśmy długo żyli. No to zaczynamy. Gość ma to samo mówi co ja, nie wiem, jakiś sobowtór. Hej, pamiętaj, bądź zaje fajny. Tym razem. Hej.